mamy wiele dowodów na to, że monogamia nie jest super dobrym pomysłem. My myślimy, że w ogóle, że te love stories wszystkie, które znamy, to one, zobacz, wdrukowano nam, że one mają prowadzić do ślubu. Romantyzm przeszkadzał zawsze w miłości. Nawet dziś niektórzy twierdzą, jeżeli twój związek trwa długo i nie jest za bardzo romantyczny, prawdopodobnie jesteś na dobrej drodze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Patryk Kossakowski i jestem twórcą portalu połączeń Kosmos PP, a to jest podcast o nazwie Miłość, Samotność i Kosmici. Jeżeli obecnie jesteś na etapie szukania miłości, to mam nadzieję, że ten podcast będzie dla ciebie pomocny. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Na samym początku mam do was pytanie. Co tak naprawdę ma wpływ na to, jak postrzegamy miłość? Co wpływa na tą naszą osobistą definicję miłości? Czy może jest to wychowanie? Czyli wzór miłości, jaki dostaliśmy od rodziców i może właśnie takiej miłości później oczekujemy od innych? Czy może wpływ na to ma otoczenie, ci ludzie dookoła nas, to w jaki sposób oni kochają? A może tę miłość definiuje kultura, w której żyjemy? Bo przecież w filmach, w literaturze pełno jest romantycznych wątków. Może właśnie ten romantyzm, może to jest miłość. I na końcu, być może ta miłość to coś, co jest zakotwiczone gdzieś głęboko w nas, coś pierwotnego, coś, z czym się rodzimy i na co tak naprawdę nie mamy za dużego wpływu. Moja rola w tym podcaście jest taka, żeby przybliżyć słuchaczom wszystkie informacje, jakie tylko istnieją, które właśnie mogą pomóc w znalezieniu miłości. Bo być może ktoś z was, słuchających, weźmie coś dla siebie i tą miłość właśnie znajdzie. Dlatego właśnie dzisiaj przygotowałem dla was 17 prawd o miłości według Miłosza Brzezińskiego, czyli wybitnego autora wielu książek o ludzkiej psychice. Tytuły m.in. takie jak Życiologia, Głaskologia, Zaufarium, a także eksperta do spraw relacji międzyludzkich i relacji damsko-męskich. Te cytaty po pierwsze pomogą nam odpowiedzieć na to bardzo długie pytanie, które na początku zadałem, i po drugie są uniwersalnymi, ale niepopularnymi w dzisiejszych czasach prawdami o miłości. Niepopularnymi, ponieważ dzisiaj miłość przez kulturę przedstawiana jest jako coś, czym tak naprawdę nie jest. Więc w takim razie czym jest miłość? Zapraszam was do wysłuchania najciekawszych wypowiedzi Miłosza Brzezińskiego, zebranych z różnych wywiadów. Numer 1. Miłość składa się z niedoskonałości. Bo ludzie są po prostu uszkodzeni. Rodzą się niedoskonali, uszkodzeni i taka dwójka, trójka, piątka uszkodzonych, niepoprawnych, powykrzywianych wszędzie ludzi próbuje jakoś przetrwać w świecie, który jest różnorodny. Oni to próbują. To nie jest tak, że dwie doskonałości się spotykają i szu, tak siadają w takiej chałce posmarowanej masłem i tak jadą sobie tam do emerytury, która następuje szybko, oni w nią wchodzą jeszcze zdrowi, wyjeżdżają do Kalifornii, leżą na leżakach. To raczej wygląda tak, że to jest historia niedoskonałych ludzi, pełna bólu i cierpienia, w świecie, który jest nieprzewidywalny, którzy próbują zabezpieczyć, sprostać potrzebom tej drugiej osoby i swoim własnym, nie znając ani tej drugiej osoby, ani siebie, ale jednak mimo wszystko z całego serca próbują osiągnąć ten efekt. To jest piękna historia, bardzo pełna wrażliwości, wysiłku, odwagi, inteligencji, którą trzeba zabrać ze sobą i bardzo uwalniająca też, pokazująca, że jesteśmy niedoskonali, że ta druga osoba jest niedoskonała i że ja jestem niedoskonały. Numer 2. Po namiętności czas na ciężką pracę. to, co nas z takiej psychologicznej perspektywy na co warto zwrócić uwagę, że wtedy związek nie wymaga wysiłku, bo jesteś tak uwiedziona tym, co się dzieje w twojej głowie, że to się samo dzieje. Ktoś mówi, że nie może bez ciebie żyć, to jest prawda. Nie może być. Znaczy, niektórzy może by tam jeszcze dali radę, ale jest mu bardzo trudno, smutno. Fajnie, jak cię trzyma za rękę, to dostaje taki strzał wszystkiego, że jest mu miło i ludzie nie chcą tego oddawać. Niestety po 2–4 latach to się wysika i zacznie się ta praca, której my nie lubimy rozmawiać o związkach. Nawet kulturowo nie mamy zbyt wielu wzorców. Co robić ze związkiem, którym już jest normalnie? Że trzeba iść po ziemniaki, tam kibel umyć i tak dalej. Jak się rozmawia wtedy? Jak wtedy komunikacja wygląda? Numer 3. Miłość nie jest uczuciem. Miłość jest umiejętnością. My myślimy, że w ogóle, że te love stories wszystkie, które znamy, to one, zobacz, wdrukowano nam, że one mają prowadzić do ślubu. W ogóle to jest koniec. I ślub i wtedy już pozamiatane, nie? Tam, że miłość prowadzi do ślubu i to jest koniec. To jest w ogóle, to jest początek wszystkiego. My poznajemy drugą osobę i dopełniamy w pewien sposób figurę, czyli uważamy, że ona jest doskonała. Ja wreszcie spotkałem kogoś, a jaki robisz film? Takie, Boże, ja też. A ja mam, wiesz co, ja mam palec w stopie, drugi, większy, ja też. Jezu. To on nawet, jak on ma, ona ma taki palec, jak on ten sam film robi, to ja jestem taki drugi. To ja powiem tak, a on powie, dobrze, a słodzisz czy nie? On będzie wszystko rozumiał, czego my dopełniamy tą figurę i nic dziwnego, że ludzi na początku związku nazywamy aniołami, bo my myślimy, że to są takie, one będą nas, jak Bóg w nas zaglądały i ja wstanę zły, a on powie tak, wiem, to ta praca, niepotrzebnie. Nam się wydaje, że ludzie mogą się tak komunikować, a to jest początek naszej pracy, bo miłość się buduje wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy my jesteśmy słabi, kiedy wymagamy pomocy, kiedy miłość nie jest emocją de facto, tak nam się, bo żyjemy w wieku emocji i nam się wmawia, że miłość jest uczuciem, miłość jest umiejętnością. My żyjąc w wieku emocji, który wyrósł na takich XIX-wiecznych love stories, jesteśmy przekonani, że ręcznik, mycie kibla czy pójście po ziemniaki to nie jest miłość w ogóle. Kretyni się o takie rzeczy kłócą. Miłość to jest taka, że my nie dotykamy chodniku, on mi pokazuje babie lato, a ja za nim płynę, za tym babim latem. Mówimy, zobacz, zobacz, wiosna, tak, kocham cię dalej, nie? I to jakby o to chodzi w tym wszystkim. A tymczasem miłość to jest właśnie ustalenie, kto pójdzie ze śmieciami, kto umyje kibel. Numer 4. Szukamy miłości tam, gdzie jej nie ma. My często szukamy na przykład miłości i uważamy, że miłość to jest coś, co daje nam szczęście, ale jak pokazują badania, my raczej szukamy tego, co uważamy za miłość, a to, co uważamy za miłość, jest tym, jak wyglądało nasze dzieciństwo. My zakładamy, że to, jak wyglądało nasze dzieciństwo, to jest moment, w którym byliśmy kochani. A w momencie, w którym byliśmy kochani, jakby rodzice nie dbają o krótkoterminowe szczęście dziecka, tylko bardziej o długoterminowe, tak? Żeby ono było dobrze wykształcone, żeby chodziło spać wcześnie, żeby jadło to, co trzeba, żeby zrobiło siku, kiedy chce, bo mamo, mi się nie chce siku, zrób, bo wychodzimy, to przymuś się jakoś, to zrobisz. Więc dzieciństwo jest w pewnym sensie pełne frustracji. I okazuje się w efekcie, że jak my potem na przykład szukamy pracy, związków, relacji z innymi ludźmi, to my nie szukamy stanu, w którym jesteśmy szczęśliwi, tylko stanu, w którym uznajemy, że to jest ten stan, w którym jest się szczęśliwym. Czyli na przykład szukamy takich osób, które będą nas kochały tak jak nasz, nie wiem, jeden rodzic kochał drugiego. My tak mamy fabrycznie. I najgorsze w tym wszystkim jest to, jak twierdzą psychologowie, że my próbujemy się zachowywać tak jak wtedy, kiedy byliśmy mali. Czyli my szukamy dziecięcych sposobów, bo już je znamy. Czyli my szukamy, odpowiadając na twoje pytanie, szukamy rzeczy znajomych i chcemy więcej. Że my myślimy, że jak znajdziemy taką drugą osobę, która nam da to, czego potrzebujemy, ona gdzieś tam na świecie jest, ta nasza druga połowa, to całe nasze cierpienie w życiu się skończy. To będzie taka osoba, która nas zawsze zrozumie, zawsze zaakceptuje, w ogóle bez słów nas zrozumie. Jak ktoś mi mówi, słuchaj, poznałem kogoś takiego, on mnie rozumie, ja nawet nie muszę nic mówić. Ja mówię, o Boże, to już jest po prostu czerwony alarm. Bo jak to, nie ma takiej osoby, która nas rozumie przez cały czas w życiu. My zakładamy, że ona jest. I mało tego, ten marketing związków też tak wygląda. Nawet zobacz, gdzie się komedie romantyczne kończą. Są piosenki o miłości, że go spotkałem, ja ją spotkałam, ja jego spotkałem, że to takie, i oni my się rozumieją, i my teraz pędzimy przez te plaże, tam się woda rozbryzguje, jesteśmy super. I my zaczynamy nabierać poczucia, że my jesteśmy jacyś kurna dziwni, bo nasze życie tak nie wygląda. My mamy takie życie, że nasz partner nie rozumie. Obraża się jakieś pierdały zupełnie takie wychodzi. Ja mówię, cześć, co tam? A on mi nic nie odpowiada. No nic mi odpowiedzieć? No to już i cały dzień mi to może zmarnować, nie? Albo on mi mówi, że ja go proszę, żeby on mi ugotował jedzenie, on mi nie gotuje. To jest ten sam motyw, który my zabieramy z dzieciństwa. Jak poprosisz mamy, żeby ci ugotowała, to ona ci zawsze ugotuje. A partner ci mówi, ja byłem zmęczony, ci nie ugotowałem. No ty świnio, jakbyś mnie kochał, to byś mi zawsze ugotował. Numer 5. Rola mężczyzny i kobiety uległa zmianie. A rola mężczyzny zmieniła się na tak, że ona nas praktycznie przestała obchodzić. To już nie jest tak jak rola kobiety nas w sumie przestała obchodzić. My chcemy, żeby ludzie po prostu się ze sobą dogadywali, a nie, że ja jestem mężczyzną, to coś. Ja jestem mężczyzną, ale jak mam wwiercić kołek, to mogę zadzwonić i wierci taki pan od wiercania kołków, bo jak ja mam powiesić półkę raz na 2 lata, a półka ma 7 kołków, to naprawdę lepiej, żeby to zrobił ktoś, kto umie. I to samo to może zrobić kobieta, tak? Więc my raczej... Za każdym razem, kiedy będziemy mówili, że mężczyźni jedna kobieta, zakładamy, że wszyscy są z jakiejś jednej gliny, czyli to jest ta tolkienizacja, a z drugiej strony to już przestało czemukolwiek służyć zupełnie. Bo ja mogę być taką osobą w domu, która uwielbia środki piorące i wielu mężczyzn, wiemy, nie tylko się interesuje pralką, ale se lubi tak wejść tam w drogerii, w takie miejsce, gdzie są proszki, tak jak tu zoptymalizować te kapsułki, nie? Ale kobiety tak samo. Albo jeszcze ktoś, kto się identyfikuje jako jeszcze inny, tak samo. Co to nas obchodzi? Nas interesuje to, żeby się te osoby, jak się dogadają, czy mieszkają w jednym miejscu, czy coś tam, to sobie ustalą jakieś takie zasady, że wszyscy ich względnie przestrzegają i to działa. Więc już przestajemy mówić o takich rolach, bo one nie są uzasadnione. Tak kiedyś to się mówiło, mężczyzna nie powinien brać udziału w zajęciach domowych, bo przyjdzie wojna, on będzie wtedy akurat zmęczony i co? Nie? To oczywiście taki ponury żarcik. Więc czasami jest tak, że mężczyzna mówi, teraz jedziemy tu. I kobieta mówi, dobra. I się cieszy, bo po pierwsze nie będzie musiała myśleć za bardzo, bo ktoś pociągnie bo jak nie będzie samolotu, to ja powstanę i powiem, no kochanie, nie ma samolotu. I on znajdzie. I to samo zrobi ci mężczyzna. Jak ty powiesz, dobra, teraz tak postępujemy, okej, ustalasz, to proszę. Więc to nawet nie chodzi o to, że ktoś jest mężczyzną, a ktoś kobietą, tylko niektórzy są zmęczeni, chcą po prostu oddać władzę. Proszę bardzo, niech tak się dzieje. Natomiast naszymi osobami, naszą funkcją w takiej sytuacji, jak osobom, które przejmują władzę, jest to, żeby pamiętać, że te osoby tam są, że ich opinia jest istotna. Czyli jeżeli ja na przykład przejmuję jakiś moment, bo jestem szefem projektu i jest tam na przykład ileś tam jakichś osób, a ileś jakichś osób, już nie definiując płci, to i tak wszystkich mam pytać o zdanie. I jak ja jestem silną kobietą, to też mam wszystkich pytać o zdanie. Nawet jak ten mężczyzna chce się wycofać, to mówię, nie, bo to nie jest taka pantoflarska strategia, że ja teraz będę ci mówiła, co masz robić. Tylko my w tym wszyscy uczestniczymy. A nie taka, że ja mówię, wynieś śmieci i on wynosi. A mówi, umyj i on pozmywał. Mogę wyjść z kolegami, nie możesz. I on siedzi. No to co to jest za życie, nie? Więc my się szukamy sposobu, żeby to było inkluzywne dla wszystkich. I czy nie, że my się, bo im bardziej my się podzielimy, no to tym trudniej nam będzie się żyć dobrze i tym łatwiej będzie nami manipulować. Jak my się podzielimy jeszcze w tych małych kawałkach, to my jeszcze się na mniejsze kawałki podzielimy tego wszystkiego. Numer 6. Nie możesz dać miłości, jeżeli jej nie masz. Chyba wszystkie teorie, które mam, mówią o tym, że nie możesz oddać czegoś, czego nie umasz. Nie umiesz zadbać o to. Myślę, że to się silnie łączy z taką tezą, że my w ogóle na siebie też patrzymy po części tak jak na innych. Że my nie mamy 2 osobnych zupełnie konstruktów w głowie do percepowania innych i siebie. Że my na siebie też trochę patrzymy jak na innego człowieka. Zobacz, jak ja tutaj siedzę, z tobą rozmawiam, to ja nie wiem, co ja powiem za chwilę. Ja dopiero jak to powiem, to wiem, co ja powiedziałem. Zresztą mamy badania, które to potwierdzają, tak? Dlatego mówi się, że świadomość to jest trochę jak rzecznik rządu. Że on siedzi i patrzy, co rząd powie. I potem myśli, Boże, jak to pokleić teraz, nie? Jak to pokleić? Ja mówię, czekałem na ciebie 2 godziny, a czekałem pół, nie? I tam mój świadomość mówi, Boże, ale pieprzałem 2 godziny, no przecież pół, to może jakoś pokleić, teraz minę robimy. No, tak, 2 godziny czekałem, tak? On próbuje jakoś sobie poradzić z tym, co już się zadziało. Czyli w pewnym sensie, oczywiście w wielu kategoriach nie, ale w pewnym sensie my na to patrzymy. I teraz... Jeśli mielibyśmy obdarzać kogoś miłością, to my nawet nie mamy jej w jakiś sposób w sobie usankcjonowanej. Czyli na przykład nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy niedoskonali. Że ja mogę próbować coś zrobić, albo to wtedy ciężko, żebym ja zrozumiał, że u kogoś są odcienie szarości, bo ja po prostu nie mam skali w ogóle takiej w głowie. Tak samo, że ktoś może być chory, że trzeba mu wybaczyć, jak sobie nie potrafię wybaczyć, ale jednocześnie, że trzeba od kogoś wymagać, bo od siebie też nie potrafię wymagać, tak? Nie potrafię powiedzieć, dobra, już taki jestem, trudno, jestem cham i co mi pan zrobisz, tak? Więc to jest kłopot. Numer 7. Nie każdy nadaje się do związku. Jednym z takich elementów, na który warto patrzeć, na przykład według badaczy, jest to, czy osoba jest względnie stabilna emocjonalnie, czy nie. Czyli na przykład jak się zdenerwuje, to jej szybko przechodzi, czy nie. Jeżeli komuś szybko nie przechodzi, czyli na przykład jedziemy autobusem, sprawdzi nas pan, który, nie chcemy używać nazwy, żeby brzydko nie mówić o panach, którzy sprawdzają bilety, sprawdza pan sprawdzający, czy wszyscy pan kontroler, czy wszyscy mają bilety i ta osoba się nie może do końca dnia podnieść po tym, że musiała zapłacić mandat, to jest z kolei na przykład pomarańczowe światło, że naszym zadaniem stanie się w związku doprowadzanie tej osoby do ładu, a jak się nie daj losie zorientuje, że wtedy jesteśmy nią zainteresowani, to może ją przefiknąć, że będzie cały czas rozchwiana. A my ją będziemy cały czas łatać, żeby ją doprowadzić do ładu. Ona się będzie bała przyznać, że już jest załatana, a my się będziemy bali przyznać, że już nie mamy siły, żeby się ten związek nie rozpadł. Numer 8. Nie każde małżeństwo będzie romantyczne. Romantyzm przeszkadzał zawsze w miłości. Nawet dziś niektórzy twierdzą, jeżeli twój związek trwa długo i nie jest za bardzo romantyczny, prawdopodobnie jesteś na dobrej drodze. Bo romantyzm zawsze gdzieś on wygaśnie, ale jeżeli to dalej trwa, to może być bardzo dobry pomysł. Dlatego, że małżeństwo to zawsze była fuzja majątkowa. Ona polegała na tym, że dwa rody chciały, żeby było więcej pieniędzy. A żeby było więcej pieniędzy, to musiało być więcej osób. Jak jest więcej osób, to jest łatwiej. Więc oni się łączyli pieniądze. Teściowie zostali akcjonariuszami, a kadrą menedżerską zostały te młode osoby. One się miały mnożyć, produkować te dzieci i produkować pieniądze. Jak przyszłaby dziewczyna do matki i powiedziała, ja go nie kocham, to matka powiedziała, no to co z tego? Można dobrze, bo od kochania jest kochanek. On się nawet tak nazywa. A to jest mąż. To jest w ogóle zupełnie inna kategoria. Mąż jest do czego innego. Masz mieć dzieci i pomnożyć pieniądze, tak? Żeby nam było lżej, bo by tam nie wiadomo jak było. Więc takie założenie, że żyli długo i szczęśliwie, jakie mamy w bajkach, jest niemożliwym założeniem. Numer 9. Człowieka da się zmienić, ale nie tak, jakbyśmy tego chcieli. My nie mamy pretensji o to do ludzi, że są niedoskonali. My sobie trochę z tego zdajemy sprawę, już teraz jesteśmy wyedukowani. My mamy do nich pretensji, że oni tego wystarczająco wcześniej nie powiedzieli, zanim zrobili nam tym krzywdę. Więc w zasadzie początkowy fragment związku nie powinien polegać na tym, że my mówimy, co jest z nas najlepsze. My powinniśmy go spożytkować na to, żeby powiedzieć, gdzie jesteśmy walnięci. Słuchaj, ja nie lubię tego. I jak my się tym dobrze powymieniamy na początku, a osoba druga jest wystarczająco odpowiedzialna, że to zapamięta i ma dobrą pamięć, to jest znacznie lepszy początek. Znacznie lepszy. Po drugie, my zakładamy, że nasz partner się zmieni i to zmienić tak, jakbyśmy chcieli. Tu znowu mamy dwie strony medalu. Zmienianie drugiej osoby jest poza zakresem kontroli. Psychoterapeuci mówią tak. Gdybyś miał założyć, że twój partner nigdy się nie zmieni, to jak byś się czuł? Że on już zawsze taki będzie, jak jest teraz. To co byś zrobił? Bo my żyjemy w nadziei, że jak mu się tak dobrze dopierdzieli, to on w końcu powie, dobra, jednak będę ekstrawertywny. Albo dobra, jednak nienawidziłem siedzieć do drugiej w nocy, oglądać seriale, ale to nic, teraz będę oglądał. Nie? Albo dobra, piłka nożna po prostu powoduje, że mi się cofa obiad z pierwszej komunii świętej, ale nagle zrozumiałem, że to jest w ogóle super pomysł. Będę chodził z tobą na mecze, tak? Tylko my musimy tak go włamać, w tym tak mu... Tak? I on wtedy wyjdzie taki makaron jak z tego, jak trzeba. Więc to jest cel, on się zmieni, ale rzadko kiedy tak, jak my byśmy tego chcieli. Numer 10. Małżeństwo utrudnia szybki rozpad związku. Małżeństwo nie spełnia już tych swoich funkcji co kiedyś. Ma niewiele takich swoich dobrych funkcji. No jedną z nielicznych dobrych funkcji, która mu została, małżeństwo jest w ogóle drogie, ale jest na przykład to, że małżeństwo dobrze chroni przed szybkim rozpadem związku. Czyli trudniej się wynieść z domu, jak to jest twój mąż albo twoja żona. Nie możesz po prostu położyć ręki na klamce i wyjść. A czasami jednak, przynajmniej jak mówią ludzie, którzy się tym zajmują, opuszczać stadło, kiedy jesteś spokojna, a nie wtedy, kiedy jesteś spięta. I znaczy, że to naprawdę głównym źródłem twojego cierpienia jest twój partner, a nie, że się tylko uniosłaś na chwilę. I teraz jakbyś się chciała wyprowadzić i myślisz o tym dziadku, który tam z kroplówką przyszedł, żeby tylko wnusie zobaczyć na ślubie i miałabyś mu teraz powiedzieć, że to wszystko w sumie minął rok, ale się rozmyśliłam, to jeszcze zostajesz i dajesz sobie szansę. Numer 11. Są trzy płaszczyzny miłości. W sumie związek w tej trzypłaszczyznowej teorii dzieli się na takie trzy elementy. Pierwszy to jest namiętność. Namiętność najczęściej pojawia się od razu, pojawia się bardzo szybko, w sumie nie widać jej tendencji wzrostowej, ona po prostu wybucha. To jest tak, widzisz kogoś już tak o i koniec, tak, do widzenia rozum, w ogóle Niagara endorfin, oto ją zobaczyłem, oto go zobaczyłem, mózg tam kiśnie jak ogórek, w środku jest koniec. Więc jeżeli ktoś potem sobie po latach będzie wyrzucał, że ja od razu czegoś nie zauważyłem, to w sumie nie ma sobie czego wyrzucać, nie ma szans. Jak się w kimś zakochamy, to jest po prostu pozamiatane. Wręcz można by powiedzieć, i mamy na to badania, że jeżeli ktoś naiwnie podchodzi do tej pierwszej fazy związku, czyli krytycznego myślenia nie ma prawie wcale, to z jakiegoś powodu to w ogóle koreluje z jego dłuższym zadowoleniem z tego związku. Tylko tu ciężko powiedzieć, czy ta osoba po prostu sama to robi, czy ona po prostu tak ma, że jest w ogóle mało krytyczna wobec swojego partnera i to jej po prostu na dłużej potem starcza. No jak już się tak zaczynamy spotykać, znaczy, przepraszam, jak się zakocham, bo to jeszcze się nie zaczęliśmy spotykać i mam szczęście, to jak jej czy jemu powiem, że to Cię spotkałem, nie mogę spać w ogóle, wszędzie gdzie spojrzę, to wszystko mi Cię przypomina i wysyłam jej tam Gałczyńskiego po cichu w SMS-ach i ona mówi, no Ty mi też, to wtedy się zaczyna ta faza związku, którą nazywamy intymnością. Ona jest raczej związana z oksytocyną z kolei, czyli z takim hormonem odpowiedzialnym za bliskość. No i tam najpierw sobie piszemy wiadomości, potem do siebie dzwonimy. W sumie ten początek zawsze wygląda tak samo. I ten początek jak narasta i tak sobie siedzimy i rozmawiamy, to sobie w końcu tak myślimy, może byśmy w jakimś wspólnym gniazdku to porobili. No i tam bierzemy coś, co zaczyna tworzyć trzecią warstwę, zobowiązanie. W sumie dziś nie wiadomo, czy bardziej kredyt hipoteczny, czy małżeństwo zobowiązuje, ale jak się te trzy rzeczy odpalą, czyli namiętność, intymność i zobowiązanie, to mamy taki związek pełny. Już ma kto iść po ziemniaki, ma kto umyć sedes, ma kto mi podać herbatę, z naszego czajnika pijemy naszą herbatę i w ogóle kwiaszki, motyłki i tak dalej. I od tego momentu zaczyna się dramat. Dlatego, że nagle spada namiętność. Tak jak ona urosła, tak po prostu robi takie i ona w ponad 9 przypadkach na 10 spada na zawsze. Ona już nigdy nie będzie taka jak na początku. I od tego momentu zaczyna się taki związek, który w sumie przestaje być takim związkiem pełnym, że była namiętność, była intymność, że my tak siedzimy, tak i to w ogóle, a tu seriale lecą na Netflixie bez końca, a on mi opowiada, że w ogóle go bolało, a ja powiadam, że mnie też bolało i w ogóle wszyscy sobie opowiadamy. Tylko zaczyna się taki bardziej związek przyjacielski, tak byśmy powiedzieli. Numer 12. Wdzięczność w związku musi wejść w nawyk. I jeżeli mamy partnera, który potrafi nam być wdzięczny, to nie chodzi o to, że on tam za każdym razem beczy się, nie może ze smarków wygrzebać i w ogóle dzieci z kwiatami przybiegają, a on w ogóle nam kupuje wakacje na Zanzi. Tylko chodzi o to, że widzę, że się napracowałeś, że dziękuję za kawę, dziękuję, że przyszłeś, dziękuję, że pomyślałaś o mnie, jak to zrobiłaś. I to nieważne, czy ten związek ma 2 lata czy 17, to jest nawykiem. Nie zgodnie z tą regułą, nie, że co jej będę mówił, że dobrze pozmywała, pewnie przecież widzi, czy dobrze pozmywała. No ona widzi, ale pomocne w związku mimo to jest to, że ja widzę po tych wszystkich latach nadal, że ona zmywa. I że to nie jest dla mnie przezroczyste. I nie traktuję tego jako takiego czynnika higieny, że to normalne, że zmywa, no bo zawsze zmywała, no to nie zmywała, to już nie trzeba na to zwracać uwagi. Tak? To nie jest jak tlen w powietrzu. W związku z tym my też w związkach się uczymy, żeby wdzięczność wyrażać i żeby uczyć drugą osobę też. To jest element savoir vivre jednak mimo wszystko. Dziękowanie za coś. Bez specjalnej ceregieli, chociaż czasami można. Nie wzgardzimy, że ktoś coś nam da i zaprosi na kolację albo na obiad, albo przyniesie kwiatki czy czekoladę. Nie mamy z tym problemu, ale że w ogóle widzi. I to jest najlepszy sposób, żeby sobie poprawić satysfakcję w życiu i poczucie sensu. Numer 13. Zbyt często przerzucamy winę na drugą osobę. Kiedy ja mam poznać, że mój związek jest nie taki? Otóż teoretycznie powinienem to zrobić wtedy, kiedy mogę bez wahania, z ręką na sercu, pokazać na partnera i powiedzieć, że wszystkie moje problemy to są przez niego, a nie przez to, że życie jest ciężkie, ludzie są niedoskonali i że to jest taki naturalny trud życia, który ja z nim przeżywam. Czyli, a nie to, że jakbym go lepiej dobrał, to by tego wszystkiego nie było. Albo, że ze mną jest ciężko. Że to ja jestem trudną osobą do funkcjonowania. Tak? Bo największym wrogiem związku jest poczucie, że cierpienie jest w jakiś sposób możliwe do uniknięcia. że gdybym ja coś inaczej zrobił, albo mój partner robił inaczej, to ja bym w ogóle nie cierpiał. Numer 14. Związek to nie jedyna droga do szczęścia. Natomiast to założenie, że człowiek się dopełni, jeśli będzie w związku, jest na pewno nieprawdziwe. I właściwie my mamy wiele dowodów na to, że monogamia nie jest super dobrym pomysłem, choć dobrym pomysłem jest, bo w ogóle monogamia się przez lata zmieniała. Nie? Kiedyś było to jeden partner na całe życie, a teraz bardziej jeden partner naraz. Ale sprawdza się raczej partnerstwo, szacunek, wrażliwość na i zgodność w podstawowym systemie wartości, dobra komunikacja, responsywność, będziemy może jeszcze o tym mówili. Takie rzeczy się sprawdzają, a nie to, czy to jest jeden partner i to załatwia sprawę, żeby nie wiem co. Więc gdybyśmy mieli być bardziej zasadnie akademicko, to powiemy, że to właściwie jest źródło na przykład współzależnienia albo brak granic, że ktoś daje po sobie jechać w związku, bo myśli, że źródłem szczęścia w życiu może być wyłącznie pełna rodzina, a jak ktoś jej nie ma, to się organicznie odcina od szczęścia w życiu. Jest to myślenie niezasadne. Nie jest to prawda. Numer 15. Długoterminowy związek buduj na życzliwości. W drugiej części tej miłości, kiedy trzeba już wkładać pracę, jest to o wiele bardziej partnerstwo, szacunek i już taka nie miłość rozumiana romantycznie, ale bardziej byśmy powiedzieli życzliwość i wymiana serwisu. Jeżeli masz partnera, który jest wobec ciebie życzliwy, to to jest kurna dużo. To naprawdę z taką osobą można długo pociągnąć. Ona widzi w tobie dobrą intencję, nawet jak ci nie wyjdzie. Akceptuje cię w dużej mierze, nawet jak jesteś niedoskonała, jej to nie przeszkadza. Często ci mówi, że masz prawo się tak czuć, a nie chyba głupia jesteś, że taką decyzję podjęłaś. To bardzo dużo pomaga, więc my właściwie długofalowe związki budujemy na życzliwości i takiej wymianie, że sobie nawzajem pomagamy, bo rzeczywiście my jesteśmy gatunkiem, że jak człowiek trafi w otoczenie społeczne, którego wspiera, to jest mu o wiele łatwiej. Numer 16. Poczucie beznadziejności niszczy najbardziej. Właściwie najgorsze, co w związku można zrobić, to nuda. Czy mamy parę takich rzeczy, które są czerwonymi flagami dla związku? Jest to przemoc, jest to nadużywanie substancji. Partner ma niewielki wpływ na to, czy osoba z tego zrezygnuje, czy nie. Choć nam się wydaje, że dla mnie przestanie. Raczej mówi się, nie przez ciebie zaczął i nie dla ciebie przestanie. Oraz poczucie beznadziejności. Że nic się nie dzieje, do niczego to nie prowadzi, jest nudno i nieciekawie. To są trzy rzeczy, na które wyjątkowo trzeba zwrócić uwagę w relacji, bo czasami się zastanawiamy nad tym, czy kopanie w tej studni jeszcze do czegoś doprowadzi, czy nie. I okazuje się, że związek najbardziej traci na tym, że nic się nie dzieje, że jest nudno, a nie, że się dzieje źle czy dobrze. Najlepiej było, jakby cały czas było dobrze, choć jak powiedział kiedyś ksiądz Twardowski, w życiu jest dobrze, jak jest trochę dobrze i trochę niedobrze. Jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze. Numer 17. Miłość to także ludzie dookoła. Pomimo tego, to już wrzucę trochę serca do tego, co mówię, że my żyjemy w czasach, w których uważamy, że każdy powinien realizować swoje marzenia, poznać siebie i tak dalej. Jesteśmy bardzo współzależni od innych i nasze szczęście to zawsze inni ludzie. Prędzej czy później się tak orientujemy. Jak powiedział Dalaj Lama, nawet się urodzić sami nie możemy. Możemy najwyżej umrzeć sami, jak się ktoś dobrze postara, ale rodzić się nie. Więc my chcąc, nie chcąc, szukamy kontaktu z innymi ludźmi, chcemy być w jakiejś relacji z innymi ludźmi, patrzymy, co oni robią i ważne jest w tym wszystkim też, żeby pamiętać, że jak jesteśmy z tymi innymi ludźmi w relacji, to oni nam mogą też udzielać różnych informacji dotyczących tego, co my w ogóle powinniśmy w życiu robić. Więc ta kultura funkcjonowania samemu, która próbuje z nas wyplenić w pewnym sensie myślenie o innych ludziach, nigdy prawdopodobnie nie da rady tego zrobić. I Facebook jest tego doskonałym przykładem. Zamieszczone fragmenty wypowiedzi pana Miłosza pochodzą z wybitnego programu na YouTubie 20 metrów kwadratowych Łukasza Jakubiaka, znakomitego podcastu Karoliny Sobańskiej i wspaniałego kanału na YouTubie Forma na życie. po tych nie do końca optymistycznych prawdach o miłości mam dla wszystkich tych, którzy szukają miłości, pozytywną informację. No bo właśnie z tego, co mówił pan Miłosz, wynika, że ten najlepszy moment w miłości to jest ten moment na początku. Więc ci, którzy szukają miłości, no to po prostu przed nimi jest ten najlepszy moment. Oczywiście to tylko taka dygresja, taki żart, bo, no bo miłość ma swoje dobre i złe strony w całym okresie trwania. Gwarantuję wam, że jeżeli będziecie tak ładnie jak do tej pory lajkować, obserwować, subskrybować na YouTubie, Instagramie, TikToku i na Facebooku, to takie persony jak pan Miłosz Brzeziński będą być może gośćmi w tym podcaście. Zapraszam wszystkich szukających prawdziwej miłości na Kosmos PP. Zobaczcie, jak Kosmos może wam w tym pomóc. Portal połączeń działa w modelu subskrypcyjnym, a kod rabatowy na zakup tej subskrypcji to podcast 23. Drugi kod jest ukryty w Kosmosletterze, czyli newsletterze Kosmosu PP. Ten podcast ukazuje się co 2 tygodnie. Ja bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No i pamiętajcie, że miłość jest najważniejsza.